Rozdział dwudziesty czwarty. Wreszcie miasteczko zostało przebudzone z letargu i to w sposób bardzo gwałtowny. Rozpoczęła się rozprawa sądowa w sprawie zabójstwa doktora. Całe miasto mówiło tylko o tej sprawie. Tomek nie wiedział, gdzie się schować. Każda wzmianka o morderstwie przenikała go zimnym dreszczem, bo udręczone sumienie i strach podpowiadały mu, że każda taka uwaga jest specjalnie zastawioną na niego pułapką. Nie miał wprawdzie pojęcia, jakim sposobem mogłoby na niego paść podejrzenie, że coś wie o mordercy, ale mimo to przy każdej takiej rozmowie czuł się bardzo nieswojo. Zaciągnął haka w ustronne miejsce, aby porozmawiać z nim na ten temat. Miał nadzieję, że dozna pewnej ulgi, jeśli będzie mógł się porządnie wygadać i podzielić swoim niepokojem z drugim towarzyszem niedoli. Przy okazji chciał się upewnić, czy hak rzeczywiście nie zdradził ich tajemnicy. Hak, mówiłeś komuś o tym? O czym? No wiesz przecież? Aha, jasne, że nikomu nic nie mówiłem. Ani słowa? Ani słóweczka, słowo daję. A czemu pytasz? Trochę się bałem. No wiesz co? Przecież gdyby to się wydało, w ciągu dwóch dni byłoby już po nas. Tomek uspokoił się nieco, ale po chwili znowu zapytał: Czy na pewno nikomu się z tego nie wygadasz? Co? Wiesz, jak będę chciał, żeby ten przeklęty mieszaniec mnie załatwił, to wtedy się wygadam. Inaczej nigdy. No, to wszystko w porządku. Ja też uważam, że póki trzymamy język za zębami, nic nam nie grozi. Ale wiesz co? Przysięgnijmy dla większej pewności, jeszcze raz. Dobra. Ponownie złożyli przysięgę z zachowaniem straszliwego i skomplikowanego ceremoniału. Co ludzie gadają, hak? Bo ja słyszałem różne rzeczy. Co gadają? Ciągle tylko mów potter i mów potter. Ile razy to słyszę, to aż mnie pot oblewa i najchętniej wlazyłbym w mysią dziurę. Ja to samo. Potera chyba powieszą. Żal ci go? Bardzo. Może on nie jest wiele wart, ale to chodząca poczciwość. Nigdy nikomu nie zrobił nic złego. Nałowi trochę ryb, weźmie za to parę groszy i idzie pić. Potem włóczy się za miastem. Ale mój Boże, nikt nie jest święty. No, może pastor. Potter to porządny chłop. Raz dał mi pół ryby, choć sam drugą połówką wcale się nie najadł i często mi pomagał, gdy byłem w biedzie. A mnie latawce naprawiał i przywiązywał haczyki do wędki. Ech! Gdybyśmy mogli wydostać go z więzienia. To niemożliwe, Tomku. Zresztą i tak by go zaraz złapali. To prawda. Ale nie mogę słuchać, jak ludzie wyklinają go niczym ostatniego diabła. A przecież on tego nie zrobił. Ja też nie mogę tego słuchać. Boże, ludzie gadają, że takiego drania jeszcze nie widzieli i że dawno już powinien wisieć. A ja słyszałem, jak się zmawiali, żeby go zlinczować, gdyby mu się teraz upiekło. I na pewno to zrobią. Długo jeszcze tak rozmawiali. Ale nie przyniosło im to żadnej ulgi. Gdy zapadł zmrok, nogi same poniosły ich pod stojący na uboczu budynek więzienny. Kręcili się tam w nieokreślonej nadziei, że stanie się coś takiego, co zdejmie im ciężar z serca. Ale nic się nie stało. Widocznie los nieszczęsnego więźnia nie interesował ani aniołów, ani innych dobrych duchów. Chłopcy zrobili to, co już często robili przedtem. Podeszli do okratowanego okna więziennego i podali Potterowi trochę tytoniu i zapałki. Siedział w celi na parterze i nikt go nie pilnował. Jego bezgraniczna wdzięczność za ich dary już wcześniej raniła im serca, a teraz sprawiała im istną mękę. Poczuli się najpodlejszymi tchórzami i zdrajcami na świecie, gdy Potter powiedział: Byliście dla mnie bardzo dobrzy, moi chłopcy. Lepsi niż ktokolwiek inny. Nie zapomnę wam tego nigdy. Nieraz mówiłem do siebie. Naprawiałem chłopcom w mieście latawce i zabawki, pokazywałem im najlepsze miejsca do łowienia ryb i byłem ich przyjacielem, a oni wszyscy zapomnieli o starym poterze, gdy znalazł się w biedzie. Tylko Tomek nie zapomniał i Hak nie zapomniał. I ja o nich również nie zapomnę. Tak, chłopcy, popełniłem straszną rzecz. Byłem zupełnie pijany i widocznie szał mnie ogarnął. Tylko tak mogę sobie to wytłumaczyć, a teraz będę za to wisiał. Trudno. To mi się należy. I może tak będzie lepiej. Na pewno. Ale nie mówmy o tym. Nie chcę, żebyście byli smutni, bo byliście moimi przyjaciółmi. Ale jedno wam powiem: nigdy nie pijcie wódki, jeśli nie chcecie skończyć tak jak ja. Podejdźcie trochę bliżej. Tak. Co to za pociecha widzieć życzliwe twarze, gdy człowiek tak nisko upadł i nikt prócz was nie chce mnie znać. Tylko wy ode mnie nie uciekacie. Dobre, kochane budzie. Niech jeden wejdzie drugiemu na plecy. Chciałbym was pogłaskać. Tak. Teraz podajcie mi wasze ręce. Wasze przejdą przez kraty, ale moje są za duże. Małe rączki, słabiutkie. A przecież to one tak pomogły Mufowi Potterowi i zrobiłyby jeszcze więcej, gdyby tylko mogły. Tomek wrócił do domu kompletnie załamany. W nocy męczyły go koszmarne sny. Przez następne dwa dni ciągle kręcił się w pobliżu sądu. Jakaś nieodparta moc pchała go do środka i musiał zbierać wszystkie siły, żeby się jej oprzeć. To samo działo się z hakiem. Obaj unikali się jednak starannie. Co pewien czas oddalali się od budynku, ale ta sama nieprzezwyciężona siła przyciągała ich z powrotem. Tomek nadstawiał uszu, gdy publiczność wychodziła z kolejnych rozpraw, ale słyszał same niepocieszające wieści. Pętla coraz mocniej zaciskała się wokół szyi biednego potera. Pod koniec drugiego dnia. Opowiadano w mieście, że dowody przeciwko niemu są niezbite, zeznania pół Indianina Joego pewne, a więc nie ma najmniejszych wątpliwości, jaki będzie wyrok ławy przysięgłych. Tego dnia Tomek wrócił do domu bardzo późno w nocy. Wszedł przez okno. Był strasznie wzburzony. Zasnął dopiero po upływie kilku godzin. Nazajutrz rozpoczął się ostatni etap procesu potera. Sala była nabita ludźmi do granic wytrzymałości. Po długim czekaniu weszli przysięgli i zajęli swoje miejsca. Zaraz potem wprowadzono zakutego w kajdany Potera. Był blady, wynędzniały, przerażony i przybity. Wiedział, że znikąd nie może się spodziewać ratunku. Posadzono go tak, by każdy ciekawy mógł go sobie dokładnie obejrzeć. Niemniejszą uwagę zwracał na siebie pół Indianin Joe, z twarzą obojętną jak zwykle. W chwilę po przysięgłych wszedł sędzia. Rozpoczęło się posiedzenie. Za stołem sędziowskim nastąpiły zwykłe szepty i zbieranie akt. Te szczegóły i przedłużające się oczekiwanie wytworzyły specyficzny nastrój napięcia. Wezwano pierwszego świadka, który zeznał, że w dniu wykrycia zbrodni widział nad ranem Mufa Potera, jak mył się w potoku i że ten uciekł na widok nadchodzącego człowieka. Prokurator zadał mu kilka pytań, po czym zwrócił się do obrońcy. Czy obrona ma pytania do świadka? Więzień podniósł na chwilę oczy. Ale zaraz je spuścił, gdy jego obrońca oświadczył: Nie mam pytań. Następny świadek zeznał, że przy zamordowanym znalazł nóż. Prokurator zapytał: Czy są pytania do świadka? Obrońca znowu nie miał pytań. Trzeci świadek zeznał pod przysięgą, że znaleziony przy ofierze nóż często widywał u potera. Czy są pytania? Nie mam pytań, odparł obrońca Potera. Na twarzach publiczności poczęło malować się zaniepokojenie czy ten adwokat w ogóle nie ma zamiaru bronić swojego klienta? Dalsi świadkowie opisywali zachowanie Potera po przyprowadzeniu go na miejsce zbrodni. Zachowanie to wyraźnie świadczyło o jego winie i oni odeszli bez pytań ze strony obrońcy. Wiarygodnie świadkowie potwierdzili każdy obciążający oskarżonego szczegół z owego pamiętnego dla wszystkich poranka. Do żadnego z nich obrońca Potera nie miał pytań. Zdumienie i niezadowolenie publiczności wyraziło się pomrukami na sali. Sędzia musiał przywołać audytorium do porządku. Następnie głos zabrał prokurator. Złożone pod przysięgą zeznania wiarygodnych osób, w sposób niebudzący wątpliwości, wykazują winę oskarżonego. Wobec powyższego należy uznać go winnym popełnionej zbrodni. Dochodzenie skończone. Straszne westchnienie wydarło się z piersi Potera. Pochylił głowę i ukrył twarz w dłoniach. Na sali panowała głucha cisza. Nie jeden mężczyzna był wzruszony i niejednej kobiecie łzy spływały po policzkach. Wówczas obrońca wstał i powiedział. Wysoki sądzie: Na początku rozprawy zapowiedziałem przeprowadzenie dowodu, że mój klient popełnił ten straszny czyn w stanie niepoczytalności, wywołanym po spożyciu alkoholu. Obecnie zmieniłem zdanie. Nie będę powoływał się na ten argument. Tu obrońca zwrócił się do woźnego. Proszę wprowadzić Tomasza Sojera. Zdumienie i osłupienie odmalowało się na wszystkich twarzach, nie wyłączając potera. Wszyscy z najwyższym zaciekawieniem wbili wzrok w Tomka, gdy stanął przed sądem. Widać było, że chłopiec jest zmieszany i wystraszony. Złożył obowiązkową przysięgę: Tomaszu Sojer, gdzie byłeś 17 czerwca o północy? Tomek rzucił okiem na kamienną twarz półindianina i język odmówił mu posłuszeństwa. Publiczność słuchała z zapartym oddechem, ale żadne słowo nie mogło wydostać się z ust chłopca. Po chwili jednak zebrał się w sobie i szepnął. Na cmentarzu. Proszę, nieco głośniej. Nie bój się. Byłeś więc. na cmentarzu. Pogardliwy grymas przemknął po twarzy Indianina. Czy byłeś może w pobliżu grobu Hossego Williamsa? Tak jest. Jeszcze troszkę głośniej. Jak blisko byłeś? Tak jak stąd do pana obrońcy. Byłeś ukryty, czy nie? Byłem ukryty. Gdzie? Zawiązami, które rosną tuż nad grobem. Półindianin drgnął nieznacznie. Czy był jeszcze ktoś z tobą? Tak, proszę pana, byłem z. Zaraz, zaraz. Nie wymieniaj na razie swojego towarzysza. Wezwiemy go w odpowiednim czasie. Czy miałeś coś ze sobą? Tomek zawahał się mocno zakłopotany. Mów śmiało, chłopcze, nic się nie bój. Prawda jest zawsze godna szacunku. A więc co tam miałeś ze sobą? Tylko, tylko. Zdechłego kota. Po sali przeleciał lekki śmiech, natychmiast poskromiony przez sąd. Złożymy później szkielet tego kota jako dowód. A teraz, chłopcze, opowiedz nam wszystko, co widziałeś. Mów po swojemu, niczego nie opuszczaj i niczego się nie bój. Tomek zaczął opowiadać. Najpierw niepewnie, zająkliwie, ale potem, gdy się rozkręcił, słowa płynęły mu coraz swobodniej. Po chwili na sali zrobiło się cicho, jak makiem zasiał, i słychać było tylko głos Tomka. Wszystkie oczy wpatrywały się w niego z napięciem. Z otwartymi ustami i zapartym tchem łowiono każde jego słowo. Wszystkich porwała niesamowita groza opowiadania Tomka. Napięcie słuchaczy doszło do szczytu, gdy powiedział. A kiedy doktor zamachnął się wiekiem trumny, Mów Potter przewrócił się nieprzytomny, wtedy pół Indianin Joe doskoczył z nożem i brzęk. Mieszaniec z błyskawiczną szybkością rzucił się ku oknu, roztrącił stojących mu na drodze ludzi i zniknął.